Ja, totalne szaleństwo, co? Zobaczcie, jak to wygląda. Siemaneczko, jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Riders Republic. Zobaczcie, jestem na szczycie góry. Ostatnio żeśmy sobie testowali betę i tutaj mamy wersję trial pełnej wersji gry. Możemy pograć przez 4 godziny. Ja przed chwilą przeszedłem sobie wstępniak i mogę kontynuować moją rozgrywkę i chcę dzisiaj dojść do pojazdów latających. A tutaj chodzi o to taki wingsuit, który ma dopalacze, albo w ogóle coś latającego. Może być nawet paralotnia, może być paramotolotnia. Byłoby super. Jesteśmy na jakiejś tutaj krawędzi. Zobaczcie, jak fajnie wyglądają te ślady tutaj w śniegu. Bardzo mi się podobają. Spoczko. No dobra, weźmy sobie narty. Tutaj mamy narty, snowboard. Ja nie mam snowboardu. To weźmy narty. Dobra, no i lecimy w dół. Tak, czasami zdarza się tutaj taki śnieg bardziej ubity i ten bardziej ubity śnieg nie zostawia śladów. Tak myślałem, o kurczę, śnieg nie zostawia śladów, powiem to moim widzom. Ale tak, jest kilka rodzajów śniegu. Jeden jest taki bardziej ubity i tam nie zostawiamy śladów śniegu, a jeden jest taki właśnie jak tutaj, że no jest super, super miękki i te ślady w śniegu wyglądają po prostu genialnie. Widzicie tych takich ludzików tam gdzieś przede mną? To są zapisane przez innych graczy jakby rozgrywki, no nie? I te ich drivatary, te ich awatary, które gdzieś tutaj sobie śmigają, to są po prostu zapętlone postaci, które oni sobie nagrali. Mimo to wygląda to fajnie i bardzo mi się podoba. Gdybyśmy spotkali prawdziwego gracza, to nad głową z którejś z tych postaci byłaby taka złota albo żółta ikonka. I to by oznaczało, że, no, że to jest po prostu gracz, no nie? A tak to spotykamy ich nagraną wcześniej rozgrywkę. Ja już sobie tu odblokowałem rower szosowy i właśnie sprawdzimy sobie jedną rzecz, bo na poprzednim odcinku zauważyliśmy to, że koła rowerów tapiają się w jezdnie. Tutaj to zostało trochę naprawione. Te koła nie wtapiają się w jezdnie cały czas, jak to było w becie poprzednio, ale jak doprowadzimy do jakiegoś takiego, do jakiejś takiej ekstremalnej jazdy, jak na przykład tutaj, no to dalej widać, że te koła trochę się tutaj wtapiają, no nie? To jest detal, to nie jest gra oczywiście realistyczna, ani żaden symulator, to jest totalna rokejdówka, w której możemy się pobawić, porobić różne szalone rzeczy. No ale mimo wszystko, mnie jako rowerzystę to trochę boli, bo w rowerze szosowym, w którym masz na przykład 9 atmosfer, no, ta opona się w ogóle nie wygina, to jest kamień. I na szosie nie ma bata, żeby to ci się coś tam zatopiło, no nie, w ziemię. No a tutaj tak jest, więc no trudno, trzeba to jakoś przeboleć i już. Jeśli chcecie grę, możecie teraz przetestować sobie w momencie publikacji tego filmu. Możecie sobie ją przetestować jeszcze przez parę dni. Macie 4 godziny, żeby się tutaj pobawić, rozeznać w tej grze i zobaczyć, o co w niej chodzi. No i potem będziecie mogli znowu w nią grać, ale musicie zacząć wszystko od początku, tak mi się wydaje. Nie wiem, czy to jest takie jednorazowe uruchomienie, czy możemy sobie uruchomić też kilka razy tę grę. No ja ją uruchomiłem sobie teraz pierwszy raz w becie, można było grać w nią przez nielimitowany czas w jednej sesji. No a tutaj widzę, że ten czas jest jakoś tam ograniczony. Chyba odblokowałem. Trzeba faktycznie było... O, jest! W końcu! W końcu! Na to czekałem. To jest coś, co... ty kurde, jak ja się tam dostał? To jest coś, co chciałem przetestować już od bardzo dawna w jakiejkolwiek grze. Chociaż wingsuit był dostępny na przykład w Just Cause 3, 4 i chyba 5 nawet. Mogliśmy sobie tam latać, w trójce chyba nie było, ale w czwórce wingsuit był. To jest taki skafander, który pozwala nam jakby szybować w powietrzu, spadając jednocześnie, tak? A tutaj jest ten wingsuit jeszcze ulepszony i nie jest to do końca wingsuit, to jest już taki odrzutowy plecak ze skrzydłem albo coś takiego. I ja widziałem gdzieś film na YouTubie, jak gościu tym latał, a potem gdzieś czytałem na jakimś portalu, że facet zginął latając na tym.
w rzeczywistości. Gdzieś w Dubaju widziałem taki film, jak ziomek sobie tym startuje i gdzieś tam leci w kosmos, a potem ląduje na spadochronie. Także fajna sprawa. No ale teraz możemy sobie to przetestować w rzeczywistości, w grze i możemy od razu to przetestować z dopalaczami, nie spadając. Także okej, lecimy. Mam nadzieję, że będę mógł go w trybie swobodnym odpalić. Oż ty kurde. A ja się nie tym skręcałem. Skręcałem jakby obracając kamerę, tu się skręca, dobra. Tu się skręca, o, w ten sposób. Obracać kamerę oczywiście też możemy, ale... O tak, to jest kozak. Chyba marzenia o lataniu przez człowieka czymkolwiek, w czymkolwiek, byleby w powietrzu, to już jest w naszej kulturze od bardzo dawna, no nie? Fajnie, że możemy sobie w końcu w grze tutaj polatać, takiej chillowej. No i ten świat jest tutaj przepiękny, zobaczcie jakie ładne widoki są. Za chwilę skończymy tą konkurencję i sobie polatamy i pozwiedzamy świat z tego skafandra. Są różne rodzaje tych skafandrów, można sobie odblokować chyba jakieś tam szybsze, wolniejsze, z większą ilością dopalaczy, także to, że my sobie latamy tym, to nie oznacza, że tym będziemy latać już do końca gry. Zresztą tych kostiumów i możliwości customizacji postaci jest bardzo dużo i podejrzewam, że z tym mogą być związane jakieś mikropłatności w tej grze, mimo że nawet musimy sobie ją kupić, no nie za realną gotówkę, to jakieś tam dodatkowe opcje chyba będzie można kupić za dodatkową gotówkę. Ale jak się mylę, to mnie poprawcie. Tutaj też możemy tym skafandrem startować z... ziemi, możemy startować pionowo albo lecąc do przodu. Lepiej nie używać dopalacza i jednocześnie próbując skręcać, bo to się źle kończy. Dobra, ale do góry możemy już sobie dopalaczować. To jest jakby mój pierwszy lot z takim moim skafandrem, więc no, wypada to niezbyt dobrze. Tutaj jest dużo miejsc, gdzie możemy sobie polatać tym, jakby omijać różnych przeszkód. W rzeczywistości taki skafander też istnieje, ale możemy nim latać dosłownie przez kilkadziesiąt sekund i na tym latanie się kończy. Tutaj natomiast mamy nielimitowane zasoby, nielimitowane paliwo i możemy się bawić tym skafandrem ile nam się będzie chciało lub nie chciało. Teraz latamy sobie między drzewami, widzicie, że bardzo ostrożnie już podchodzę do tematu, bo łatwo się rozbić. W prologu mieliśmy do dyspozycji taki czteroodrzutowy, czy czterosilnikowy, nie wiem jak to nazwać, skafander, czy skrzydło plecakowe, czy samolot na plecowy. Tutaj mam coś takiego chyba wolniejszego i on chyba, nie wiem czy nie ma gorsze przyspieszenie, czy jest generalnie wolniejszy. Tak czy inaczej, jakbym tego nie nazwać, to ja zostałem sobie z tyłu. No i tutaj mamy sterowanie tak jak samolotem, czyli jak dajemy gałkę do dołu na padzie, no to lecimy do góry, a jak dajemy do góry gałkę na padzie, no to lecimy w dół, więc jakieś tam namiastki sterowania samolotem tutaj są. No i zobaczcie jak to wygląda. I teraz zobaczcie, wszędzie tam na mapie możemy sobie polecieć. Nie wiem czy akurat w tej wersji gry mamy wszystko dostępne. No to może przelećmy się gdzieś. I teraz naciśniemy ten drugi tryb startu. Weźmy sobie pauzę i zmienimy sobie porę dnia, żebyśmy mieli... Chyba jest poranek, co? Dobra, i gotowi? Startujemy. I w dół. Proszę, patrz, przy tej skale tutaj. I teraz ja gram sam, ale oczywiście do mojego zespołu mógłbym dodać jakichś graczy. O, właśnie tutaj jeden z graczy sobie w tym momencie lata na żywo. Nie wiem, czy uda mi się go dogonić, bo pruje dość szybko. Chyba zniknął. Mamy też tutaj taką sesję, gdzie możemy jakby dochodzić do niektórych graczy lub dodać ich do jakiejś grupy i grać sobie razem, latać i tak dalej. Tam widzę, że w dole są jacyś gracze. Dwóch widzę, widzicie, tam są. I tam jeszcze gdzieś w oddali jest jeden. Tu jest jakiś ziomek. Zobaczymy, co robi. Czy to na pewno... Ale patrzcie, znika. Nie, jest! Wczytał się. Okej, czekaj. Spróbuję do niego wylądować, bo on tutaj chyba spróbuje zwiedzać rowerem. Może nie mieć właśnie takiego skafandra, jak ja mam. Przypanujmy przy nim, co? Wylądował. Znaczy, gdzieś tam utopił się chyba.
Gdzie on jest? Tutaj. Uff! Nie tak to miało wyglądać. Gdzie on polazł? Gdzieś uciekł ode mnie, wystraszył się, pewnie pomyślał, że jestem jakimś policjantem, który będzie go ścigał tutaj na granicy mapy. No nic, trudno. Tym razem nie będę miał przyjaciela do gry wspólnej. Lećmy do góry i spróbujmy między tymi klifami tutaj. Jest tu jakaś rzeczka, chyba takie kaniony albo coś, no nie? Siu! I do góry, do góry, do góry! Patrzcie, jak to wygląda, jeny, to jest boskie. Jak wysoko możemy polecieć? Jest jakiś chyba standardowy kostium, wydaje mi się. Ej, nie mogę się spojrzeć w dół teraz. Okej, teraz już mogę. A widok z maski? No chyba nie jest zbyt ciekawy, tak jakbyśmy chyba dronem lecieli, no nie? No bo nie widać tych skrzydeł ani niczego, więc chyba ten widok jest taki ciekawszy, gdzie możemy sobie obserwować naszą postać. Teraz pytanie, czy da się wylądować na tym balonie tutaj przed nami? Ale widok, co? I patrzcie, te wszystkie tam góry gdzieś z tyłu, te zaśnieżone, wszędzie tam możemy polecieć. Ta mapa jest naprawdę spora. Właściwie to jesteśmy na jej brzegu nawet tak trochę, no nie? Już tak dolatujemy do krawędzi mapy. Ale tutaj, zobaczcie, ja nie mogę. Naprawdę nieźle to wygląda. I tutaj te wszystkie szczyty. Teraz dolatujemy do krawędzi. A ja bym chciał wylądować na tym balonie. Ciekawe, nie mogę się spojrzeć do tyłu całkiem. Jeszcze sobie lecimy. 257 km na godzinę. W powietrzu i otwieramy spadochron. I uwaga, uwaga, lądujemy, lądujemy, lądujemy. Jest! Ej, i patrzcie, chyba, to się chyba wygina, nie, ten balon? Jak stoimy sobie na nim. Ty gadasz, poważnie? Nie no, chyba nie. Tak patrzę po tych cieniach od słońca, ciężko powiedzieć, ale mam wrażenie, że chodzę po czymś puchatym. O, tu jest jakiś inny gracz, siemaneczka! Ktoś sobie tu przyszedł. Mogę go dodać do grupy albo coś. Ej, zobaczmy, jak to wygląda. Tu przyszedł sobie jakiś, widzicie, drywator. On nie ma nic nad głową, w ogóle ma jakiś inny skafander. Okej, okay, teraz ten jest ze mną w grupie. To jest jakiś totalny random, nie? Ja nie wiem, kto to jest. O, mnie chyba słyszy. Sup, homie? Czekaj, czekaj, czekaj. Żebyś z tej grupy było przypał. Gdzie on jest? Jestem w grupie, nie? Ja wychodzę z tą przypał, kurde. Leave, okej. Okay. Czułem brak prywatności, jak on był ze mną. No i dobra. I teraz możemy wziąć sobie udział w innych zawodach. Z tym skafandrem teraz. Znaczy tak, jeszcze możemy sobie wybrać jakiś inny sport, bo tu mamy zablokowanych jeszcze kilka. No i zobacz, tutaj już mam kilka rowerów odblokowanych, tutaj mam kilka nart, za każdym razem praktycznie jak bierzemy udział w jakichś zawodach, to coś odblokowujemy, więc warto ich robić jak najwięcej w danej konkurencji, żeby odblokować nowy sprzęt. I dostaje się go czasami w nagrodę, czasami trzeba go sobie jakoś tam inaczej zdobyć. Tutaj coś mamy, to jest... Tych zawodów chyba nie było w wersji beta, w którą grałem wcześniej. Próbuję znaleźć jakieś zawody, a weźmy na przykład aerial. To nam się powinno pod... O, tutaj coś jest. Tutaj już leciałem. Bardzo długi wyścig zresztą. I wiecie co? Przed rozpoczęciem rozgrywki tutaj mogłem sobie wczytać moje save'y z bety, ale one nie zostały tu wykorzystane. Pokazała mi się opcja, że mam jakieś zapisy i na tym komputerze, bo na nim sobie grałem wcześniej, i mam jakieś zapisy w chmurze, no i wykorzystałem te w chmurze, no i niestety gra oczywiście mi się nie wczytała do tego etapu, który bym chciał. No dobra, wyznaczyłem sobie jakiś cel, który jest 11 km stąd. Zastanawiam się, jak dużo czasu zajmie mi dolecenie tam. Mamy tutaj tryb o takiego przyspieszenia jak teraz, czyli naciskamy sobie trigger i nasz skafander zaczyna przyspieszać dość ostro. To jest dziwne, ale nie ma chyba znaczenia, w jakim kierunku my lecimy. Czy lecimy do góry, czy lecimy w dół. Zawsze lecimy z tą samą prędkością, jak mamy włączony ten dopalacz. I generalnie chyba, nawet jak nie mamy... O, Mass Race, co to jest? Weźmy to. Aha, ja się tam chyba muszę przeteleportować. Nie testowałem tego jeszcze, więc fajnie byłoby to zrobić razem z wami.
Dobra, co my tutaj mamy? Snow Race, Bike Race i Expo and Toys. Spoko, widzimy tutaj wszystkich graczy, którzy... To są prawdziwi gracze już teraz. Wyścig masowy, lecimy. Zmasowany atak. O kurde. O, nic nie widzę. Dobra, można się... Ło, ci gracze, oni się mogą też spychać. Nie rób backflipa, tylko przeskocz to! Ajajajajaj, jecie. What an awesome day to ride! O kurde, jestem 28 na 32, to niedobrze. Trzeba to poprawić. Między graczami też oczywiście możemy się spychać. Ten jakiego trika tu odwalił w ogóle? Aż się tak zlagował. Wszyscy grają na PC-tach, zdaje się. Nie wiem, czy beta, czy raczej ten trial jest dostępny dla... graczy konsolowych, czy na konsolę można sobie pobrać to? O, się. Co? Jeszcze jakieś trika zrobiłem, ale nie chciałem. Dobra, idziemy. Drifta zrobiłem, gościu. Tak trochę mam wrażenie, że to sterowanie zostało poprawione względem poprzedniej wersji gry, którą grałem. Tutaj jest trochę lepiej. A teraz... Co? Czemu ja mam jakieś dopalacze? Jedź! Nie rób trików! Ja mam jakieś dopalacze chyba. Co to jest na tych nartach? Się spycha gość ze mną. Trika! Jest, udało się. Ja mam jakieś dopalacze w nartach. Co to jest? O, co? O nie, to nie miało tak być. Pominąłem checkpoint, bo byłem w powietrzu i robiłem trik. Trzeba uważać, żeby nie polecieć za wysoko. Jestem 14, to połowa stawki. Dobrze. Jedź. Uuu, trawa. Switchgate. Mamy? Mamy. Czekaj, co? Aha, tu mamy zaznaczone, którędy jechać można najszybciej. O, ktoś już wygrał. Okej. Nie mam już dopalaczów, tamte narty to były z jakimiś dopalaczami, widzieliście to, no nie? Tak się świeciło coś z tyłu dziwnie. Dopalacze na nartach! Okej! Będziemy mogli pod górę tym śmigać? Uż ty kurde. Ja tu już... tu trzeba już hamować. Ja myślałem, że wingsuit jest najbardziej emocjonujący, ale te dopalacze w nartach to jest... To jest coś innego, chłopie. O, shit. Patrz na to. Co dalej? Skafander, tak? Dobra, dopalacz mi się skończył. Musimy tutaj trochę manewrować, więc na razie dopalacza nie używamy. O nie, drzewo! Kurde, prawie wywalił drzewo. Osiet. Zaliczyłem, super. Mało brakowało. Tam są z przodu dwóch najlepszych, słuchajcie. Trzeci ma się mnie dogonił, skubaniec. Okej, tego dopalacza, z nim naprawdę warto uważać, bo... Można nie trafić w checkpoint. Mega trudno się skręca, jak się włączy ten dopalacz. Dawaj. Ale szybko, ty. Na ścieżkę. Okej, idzie super. Jeszcze mamy tutaj skafander lotniczy chyba. Gaz. Okej, ostatnia zmiana teraz. Gaz. Okej, tu musimy wymijać te obiekty. Uż ty kurcze. Shit. Jest, wiesz, ryzyko, bo z jednej strony musisz używać tego dopalacza, a z drugiej strony masz tą świadomość, że no kurczę, o nie, gdzie teraz? Tutaj. A tak niewiele brakowało, już byłem drugi. O! A,
ale moi drodzy, siódma pozycja. Pod sam koniec. Bardzo dobrze mi tu szło, no niestety. Wyszło jak wyszło. Trzeba po prostu dłużej by potrenować, no nie? Keep riding, rider. Siódma, ale było fajnie, już tak było dobrze. Myślę, nie wiem, czy ten skafander faktycznie jest jakiś lepszy, szybszy, bo wszyscy mniej więcej tak samo lecieli. Tylko tu chyba chodziło o skórkę. I teraz pod koniec możemy sobie zobaczyć innych graczy, którzy skończyli tę konkurencję i sami gdzieś sobie polecieć. O, ale kozackie to jest, co? To jest taka fajna, chillerowa gra, gdzie nie musisz się specjalnie przejmować jakimś tam, wiesz, przesadzoną konkurencją, jakimś tam niezdrową rywalizacją, jakimś tam, jakąś tam walką taką przesadną. Oczywiście, no smutno jest, jak ktoś cię zepchnie na trasie BMX-em, czy tam jakimś rowerem innym i wypadniesz z wyścigu, nie będziesz mógł się podnieść, no. To jest drażniące, faktycznie. Chyba nie aż tak bardzo, żeby nie lubić tej gry i traktować ją jako coś, gdzie wpadasz i wiesz, z zimną krwią próbujesz zamordować każdego przeciwnika, no nie? Tylko tutaj jest taka właśnie chillerka pod tym względem. Podobały mi się te dopalaczowe narty, chciałbym je jakoś odblokować. Nie wiem czy... O, co to? Jest, mam paramotolotnię! Leciałem kiedyś taką paramotolotnią jako pasażer. Są takie dwuosobowe. Ekstra to jest. Ale dziwnie się tym lata, nie lata się tak... Tak trochę plastikowo się tym lata, mam wrażenie. Chyba będzie związana z tym jakaś konkurencja, dlatego to tak wygląda. Ale tak, mamy już, odblokowałem jakąś nową rzecz, po prostu grając, więc trzeba po prostu jak najwięcej robić tych konkurencji, nowych rzeczy. I wtedy coraz więcej rzeczy będziemy mogli robić i w grze, nie? Pana to. GTA 6, tak powinno wyglądać. Moi drodzy, zapraszam was na kolejny odcinek z Riders Republic. Mam nadzieję, że już z pełnej wersji, która powinna się pojawić niedługo. Teraz zostało mi jeszcze półtorej godzinki grania, zanim gra się wyłączy. Jeszcze mogę sobie tu pozwiedzać, ale powiem wam, że już nie bardzo chcę. Już bym chciał sobie zakończyć, bo... Wiesz, te postępy, które tutaj zrobię, prawdopodobnie zostaną skasowane i będę musiał wszystko zaczynać od nowa, więc tak, nie czuję potrzeby, żeby tutaj, wiesz, po prostu sobie śmigać i tyle, nie? Więc wolę sobie już to na moim koncie wszystko zdobywać. A może się przeniosą te wszystkie, wiesz, zdobyte rzeczy? Nie mam pojęcia. W każdym razie lecę teraz 100 na godzinę. Nie wygląda jakbym 100 na godzinę faktycznie leciał, nie? I spadochron. Ekstra to jest, co? Trzymajcie się, na razie. Hejas!